wieczór w telewizji w Polsce.pl, ponownie w Państwa domach. Rozmawiamy z panem profesorem Kazimierzem Kikiem o tym, co się dzieje na polskiej scenie politycznej. Panie profesorze, no te zawirowania ostatnie, te enuncjacje prasowe, które tak może mniej wzburzyły społeczeństwo, ale media i polityków na pewno i internet, jakoś nie zaważyły na wynikach tego sondażu. Polster zrobił to dla Super Expressu i okazuje się, że PiS ma poparcie na poziomie 37%, Platforma Obywatelska 24%, 7% PSL, 6% Kukiz, reszta znajduje się pod progiem wyborczym, ale w tym zestawieniu ogromne zaskoczenie, 10% dla partii, której jeszcze nie ma, partii Roberta Biedronia. Czy to jest taki kolejny Janusz Palikot i Ryszard Petru, który budzi nadzieję Polaków, że jakaś nowość w polityce zaistnieje, nowość, która im się spodoba? Ja myślę tak, najpierw popatrzmy na notowania dwóch głównych partii. One są stabilne, ale na coraz to niższym poziomie. Oczywiście to, ten poziom troszkę się rusza, 37 to nie 41, prawda? A tutaj 24 to nie 27, na coraz to niższym poziomie, bo coś się pojawia, coś trzeciego. Więc wydaje mi się, że Polacy, zaczyna się chyba proces bardzo niebezpieczny dla obu partii. Mianowicie pojawia się zjawisko jednak zniesmaczenia dużej części i odpływu wyborców. Odpływu wyborców. Albo do tej partii Biedronia, czyli do tych wyborców, którzy ani jednych, ani drugich nie akceptują i ta liczba może rosnąć, albo do tych, którzy mają gdzieś wszystko i wycofują się z życia, znaczy z aktywności politycznej. Więc to za mało jeszcze danych, oczywiście zobaczymy, jak to pójdzie dalej, ale wydaje mi się, że ta różnica jest na coraz to niższym poziomie, dalej się zachowuje przewaga Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że opozycja nie jest w stanie nic konstruktywnego nowego wyborcom zaprezentować. A nowe partie są? Nie, nowa, no Biedroń. Biedroń to ciągle jeszcze nie jest partia, to jest ciągle nadzieja, tendencja. Wydaje mi się, że Biedroń, który nie ma żadnego pomysłu ideowego, programowego, poza tym, co usłyszał od Polaków i zabrał w kupę, ale to wystarczy. To wystarczy, żeby Polacy, rozglądając się albo zniesmaczeni tym, co im oferuje jedna i druga strona, zaczęli szukać kogokolwiek, byleby nie wchodzić w ten młyn pomiędzy zwalczającymi się dwoma głównymi ugrupowaniami, opozycją i rządem. I w moim przekonaniu mamy trzy wydarzenia duże do listopada. I te trzy wydarzenia przy tej tendencji, o której mówiłem, że na coraz to niższym poziomie utrzymuje się przewaga Prawa i Sprawiedliwości i że wchodzi trzecia siła i teraz coś z zewnątrz. No coś z zewnątrz to będzie tak. Zobaczymy, jak to będzie do maja. W maju będą wybory do Parlamentu Europejskiego. One będą miały swój wymiar europejski. Także to, co w Polsce, to będzie jak samo w Europie, w moim przekonaniu. Więc wybory do Parlamentu Europejskiego to są wyborami miejskimi. Niska frekwencja, na ogół 20-23%. I duże ośrodki. Duże ośrodki. Więc tu może być, opozycja może dostać nowy zaszczyk wiatru politycznego w żagle. Jeżeli oczywiście będzie tak, jak myślę, jeżeli się nie uda Prawu i Sprawiedliwości zaangażować albo zaktywizować swoich elektoratów małomiasteczkowych i prowincjonalnych, a nie uda się, to jest oczywista sprawa. I teraz na tym wietrze negatywnym wchodzimy w wakacje. Wakacje są zawsze wakacjami, ale uwaga, to wszystko w Polsce drożeje. Oczywiście, że różnymi drogami powstrzymuje się ruch cen na jakiś tam czas przed wyborami, ale niezależnie od tego mamy wakacje, a po wakacjach mamy ruchy protestów społecznych. Ja nie mówię, że rolnicy, ja nie mówię, że nauczyciele, ja nie mówię, że pracownicy administracji publicznej i tak dalej, ale będzie ten ruch, bo to, co pani powiedziała o swoim mężu, a ja mówię o swoim, nie, o sobie, prawda? O sobie, rzeczywiście zostawiamy. Oczywiście, że w mediach jest to, że co prawda może to zdrożało, ale za to pralki. To staniało, tak. Staniały, tak. To jest oczywiście znów ta technika księgowego. Więc ja się obawiam tego typu. I jeszcze do tego dodam nową taktykę, którą od stycznia widzimy w działaniach opozycji, ten podział ról między media opozycyjne i pomiędzy partie opozycyjne. Media opozycyjne, tak jak pani wspomniała na początku, próbują nadgryźć tożsamość ideową, jakość polityków rządzących, a z kolei
partie polityczne będą koncentrowały się na tym, dobić szarańcze, wyeliminować z tych drzew, wstrząsnąć wreszcie, obalić, pokonać i pokazywać, jakiej, jeżeli te wszystkie tendencje zbierzemy do jednego, to nie jest to taka zbyt bezpieczna perspektywa dla rządzących. Aczkolwiek myślę sobie, że to wszystko i tak nie może doprowadzić do zwycięstwa opozycji. Dlaczego? Dlatego, że Polacy już przez opozycję rządzonymi byli. I generalnie rzecz biorąc, to niezadowolenie większości Polaków aktywnych politycznie doprowadziło do obalenia. Nowa siła polityczna, Prawo i Sprawiedliwość, stanowią rzeczywistą odpowiedź na neoliberalne mechanizmy funkcjonowania gospodarki, ponieważ zajęło się przeciętnym Kowalskim. Umiejętnie czy nieumiejętnie, rzecz jasna, sprawnie czy niesprawnie, ale postawiło los przeciętnego Kowalskiego na porządku dnia. Więc ja myślę sobie, że to trudno będzie już niestety dla opozycji niestety przekonać Polaków, żeby zawrócili z tej drogi popierania wreszcie partii, która myśli kategoriami interesu przeciętnego Polaka, a nie przeciętnego biznesmena czy człowieka elity. No tak, ale te wszystkie wydarzenia, o których pan mówił, mogą sprawić, że PiS nie uzyska większości i będzie musiał wejść z kimś w koalicję, a w ogóle ma zdolność koalicyjną? A ja zaskoczę tu panią. Mhm. Bardzo o to proszę, opatrzność. Zaraz nie dlatego, żebym był przeciwko PiS, bo akurat rząd PiSu popieram. Chodzi o to, że demokracja jednak musi być, kierować się własnymi regułami, a demokracja to jest jednak kompromis. Demokracja to jest jednak dialog. Demokracja to jest jednak umiejętność porozumiewania się i przyjmowania decyzji politycznych w oparciu o kompromis społeczny. I to jest, wydaje mi się, że w polskim przypadku, w naszym przypadku mieliśmy dominację neoliberałów i mieliśmy z tego negatywne konsekwencje takie, że Polacy powiedzieli dosyć. Teraz mamy dominację, no, ugrupowanie skrajnie, znaczy prawicy konserwatywno-narodowej. I to odpowiada interesom dużej części Polaków zniesmaczonych poprzednią. Ale chodzi o to, że nie możemy całkowicie nie dostrzegać tych interesów tych, którzy przegrali. Czyli tych grup społecznych, inteligencji, nie tylko mieszkańców miast i tak dalej. I nie możemy formułować tylko propozycji dla Polski w interesie tej części, która nas popiera, bo demokracja wymaga kompromisowego uwzględnienia także interesów tych, którzy przegrali. Ale mieliśmy, panie profesorze, rząd koalicyjny. Pan mówi o tym, że 8 lat rządzili neoliberałowie, ale przecież wspierała ich Partia Ludowa, Partia Chłopska, i ona powinna zadbać o interesy chociażby swojego elektoratu. Właśnie przecież ona reprezentowała tę prowincję, te małe miejscowości, rolnictwo, które teraz płacze, że jest zaniedbane, nie jest oczkiem w głowie rządzących. I nagle okazuje się, że można rzeczywiście tworzyć koalicję i można rządzić, ale tylko jedna część tej koalicji rządzi, bo ja sobie nie przypominam, żeby ta koalicja Platforma Obywatelska PSL, żeby takie były wybitne sprzeciwy albo inicjatywy. No, już sam fakt, że przedstawiciel PSL-u przedstawia w Sejmie, no notabene był wtedy ministrem pracy, więc to tak jakby leżało w jego kompetencjach, ale że to on właśnie, przedstawiciel partii chłopskiej, ludowej, przedstawia koncepcję podwyższenia wieku emerytalnego, no to przecież to nie jest koncepcja pani, partii chłopskiej, tylko pani, to jest koncepcja neoliberalna. Bo w Polsce stało się to, co stało się w całej Unii Europejskiej, mianowicie neoliberalizacja ugrupowań socjaldemokratycznych, ludowych. Wszyscy, praktycznie rzecz biorąc, stali się neoliberałami. I na tym polega dzisiejszy zwrot w polityce europejskiej, którzy przeciwnicy tego zwrotu nazywają populistyczną, prawicowym, lewicowym i tak dalej, że w tej chwili obudziła się i ruszyła do kontrataku ta druga strona, która ucierpiała w wyniku tego konsensusu liberałów wszelkiej maści, socjaldemokratycznych. No właśnie ten przykład z Kosiniakiem Kamyszem jest najlepszym przykładem, że przedstawiciel chłopskiej partii ludowej, tak trzeba to było określić, był głównym, znaczy był... No twarzą był to jakby. Tej reformy. Natomiast to przecież ta reforma była w duchu mechanizmów neoliberalnych. Musimy pamiętać, że wszędzie tam, gdzie gospodarka kieruje się rynkowymi zasadami, tam ta tendencja jest tendencją racjonalną. Jeżeli byśmy tylko patrzyli na to, że musimy najpierw zarobić, a potem możemy podzielić,
no to tu mamy racjonalność tego ruchu pana Kosiniaka. Tak myśli cały ten świat neoliberalny. Natomiast wiadomo, że jest kwestia dystrybucji. I w kwestiach dystrybucji ta nowa siła, te, jak to się określa dzisiaj w Europie, populiści, myślą o tym, że ten zysk, ten dorobek, to wzbogacenie się świata, gospodarki, trzeba inaczej podzielić po prostu. I tą propozycję, i z tą propozycją idzie właśnie Prawo i Sprawiedliwość, idą siły określane mianem populistycznych, że bardzo dobrze, będziemy koncentrować się na tym, jak produkować, ale my uważamy, że trzeba inaczej dzielić. I to jest ta różnica pomiędzy tym neoliberalnym światem, który myśli tylko w kategoriach mechanizmów rynkowych, zysk, zysk, zysk i bogaćmy się, i tym światem Prawa i Sprawiedliwości, tych ugrupowań populistycznych, którzy myśli tak, produkujmy, ale dzielimy równo. Równo to znaczy, jest brzydkie słowo, sprawiedliwie. Kiedyś walczono teczkami, potem się zaczęła era taśm. Ten Bloomberg, który wspomniałam, ten tytuł, w tym samym artykule pisze, że w 2015 roku taśmy obaliły rząd, ale teraz będzie trudniej, albo w ogóle to będzie niemożliwe, żeby tylko taśmy obaliły. Ale myślę, że to jest dość płytka analiza. Taśmy były w 2015 rokiem swoistego rodzaju zapalnikiem, natomiast przyczyny głosowania takiego, a nie innego leżały chyba zupełnie gdzie indziej. To po pierwsze, a po drugie, no nie porównujmy tego, co taśmy Kaczyńskiego mówią, z tym, co mówiły taśmy o politykach Platformy Obywatelskiej. Ja przecież patrzę z akceptacją na wieże bliźniacze. No wzbogacić Warszawę o coś takiego, wiezie, co tu jest nagannego w tym wszystkim? Oczywiście naganne jest to, że polityk, że przywódca partii, że poseł, powinien być rozdział pomiędzy polityką a biznesem, prawda? I to jest jedna naganna sprawa, która jest bardzo poważna i bardzo poważnie naganna. Ale jeżeli chodzi o to, co pan... No chyba nie do końca taki rozdział między polityką a biznesem, bo szeregowi posłowie w swoich okręgach wyborczych wspierają różnego rodzaju inicjatywy gospodarcze, promują różnego rodzaju spółki, które się dobrze rozwijają. To nie jest takie do końca wyalienowanie z tej gospodarczej rzeczywistości. To co innego, jeżeli już nie chcę wchodzić w szczegóły, na czym polega różnica tu akurat, jeżeli chodzi o Srebrną albo o fundację Lecha Kaczyńskiego, prawda, bo to jest zupełnie inna para kalosze. Natomiast to, co mówił pan Kaczyński nagrane, tam nie ma nic nagannego, absolutnie. To, że chciał zbudować wieżę, no, nawet jeżeli to wieżę K, czyli obu braci Kaczyńskich powinny się, to mi nie przeszkadza. Więc ja myślę sobie, że tam nie ma w tych nagraniach nic, co by obciążało pana Kaczyńskiego, no tak, poza jednym, że on nie powinien zajmować się biznesem. No nie zajmował się, podobno występował jako osoba tak jakby związana z Instytutem Lecha Kaczyńskiego, który miał mieć tam swoją siedzibę, ale nie do nas należy usprawiedliwianie tego, co na tej taśmie się znalazło, a co w opinii opozycji jest naganne. Ale śmieszą takie rzeczy, bo ludzie, którzy powinni znać realia gospodarki, mówią nagle, że ta budowla, ta inwestycja pozwoliłaby się stać natychmiast ugrupowaniu miliarderami, nie zdając sobie z tego sprawy, że po pierwsze taka inwestycja musi się zwrócić i że mniej więcej przy takiej skali budowli, to ja sądzę, że samo spłacanie kredytu trwałoby około 15 lat, bo ja wiem, jak jest w małych galeriach, małe galerie, jak się sprzedaje, to pyta się o to, jak to jest rentowne i się mówi 7-8 lat, no więc przy takiej budowli na pewno około 15 lat, więc takie nagłe wzbogacenie się tutaj tego ugrupowania jest po prostu mitem. Ale to jest inwestycja. No jest inwestycja, ale tak jakby inwestycja, no... Dla innej partii już potem. Może już dla innej partii, dla kogo innego. Natomiast... chciałam pana zapytać, bo mnie zawsze nurtuje to, jak my w Polsce nie potrafimy zarządzać kryzysami. Już kilka takich kryzysów w ciągu ostatnich lat mieliśmy, w ciągu ostatnich 3 lat też mieliśmy. No chociażby ostatnie, to jest kwestia NBP-u, ale i dużo wcześniejsze też kryzysy. I nie wiem, na czym to polega. Czy brakuje u nas ludzi z wyobraźnią, ludzi, którzy wiedzą, jak się robi PR, jak się powinno w takich sytuacjach odpowiadać na różnego rodzaju ataki? Czy to jest jakaś obawa przed zwarciem? Nie wiem, brakuje mi czegoś takiego, żeby w sytuacjach kryzysowych była jasny komunikat dla społeczeństwa, jasna postawa, a nie takie miotanie się od ściany do ściany. Nie może być jasnego komunikatu, ponieważ ten komunikat jest jasny. Mianowicie... w Polsce, w III Rzeczpospolitej, w polskiej demokracji mamy zbyt daleko idące przemieszanie się świata biznesu i polityki.
To jest sprawa jasna. Po drugie, do polityki dzisiaj nie idą ludzie ideowi. Do polityki idą dzisiaj ludzie powodowani motywacjami ekonomicznymi, czyli urządzenia się. I jeżeli dodamy do tego, że w Polsce są partie wozowskie i każda zmiana warty, czyli każda nowa kadencja oznacza no, przejęcie majątku państwowego pod kontrolę, niech to będzie zarządzanie partii. I w naszym niedobrym polskim przykładzie mamy to, że obsadza się wtedy swoimi członkami, zwolennikami, a dodać do tego trzeba jeszcze ten jeden element, mianowicie, że w Polsce od początku lat 90. dominują negatywne mechanizmy doboru kadr partyjnych, bo mamy partie wozowskie i dobór na wzór podobieństwo pana swego, dwory i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli mamy 30 lat tej złej, negatywnej tendencji i mamy ten właśnie zwyczaj, mianowicie obsadzania, i coraz to gorszym narybkiem partyjnym, to te kadry, właśnie chodzi o te kadry, że te kadry negatywnego doboru przez kilkadziesiąt lat, a przecież nie ma takiego mądrego, który by to wszystko opanował, bo wiadomo, że pan Jarosław Kaczyński może dobrać sobie wokół siebie ludzi, ale oni dobierają innych wokół siebie, tamci wokół siebie, tamci wokół siebie, a mechanizm jest jeden, mianowicie niestety ekonomiczny. I w takim wypadku te partie nie są partiami na wzór no leninowskiej partii, która da klasy robotnicze i tak dalej, i tak dalej. Może tylko dobrze, że nie są. No to zależy, jak to rozumie. Natomiast te kadry, to praktycznie rzecz biorąc, no trudno im odróżnić po tym, jak sprawują różnego rodzaju funkcje, to co państwowa, to co jego. No bo to, co dzieje się w Narodowym Banku, pani to wspomniała, wokół Narodowego Banku, to jest absolutny skandal, to jest absolutne niezrozumienie przez polityków. Oni politycy myślą innymi kategoriami. Natomiast społeczeństwo myśli innymi kategoriami. Okazuje się, to się nie schodzi. Nauczyciel, który zarabia 2300 zł, jest mianowany, 2500, jest mianowany, wykształcenie i tak dalej, i tak dalej. I bardzo przyjemna pani, bo przez nie mam nic przeciwko, no ale z różnych powodów, subiektywnych lub innych, no to jest obraźliwe. Obraźliwe dla każdego nauczyciela. Panie profesorze, musimy już kończyć. Ja myślę, że w związku z pana wizją najbliższej przyszłości do wyborów będziemy się często spotykali i komentowali to, co się dzieje, bo wydaje się, że to będzie bardzo burzliwy rok i dla polityków, i dla komentatorów, i dla ekspertów, więc nie zabraknie nam okazji, żeby to, co się dzieje, komentować na żywo i na gorąco. Bardzo dziękuję panu za wizytę w studiu. Proszę państwa, naszym gościem był pan profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach. Za chwilę wrócimy do programu.